Pozdrawiamy serdecznie z salezjańskiej misji w Ankiloka na Madagaskarze. Jesteśmy akurat przed szkołą świętej Katarzyny Wandżandełki z uczniami, którzy korzystają z pomocy z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego i z Caritas Polska, które wspomagają w tym roku stołówkę w tej szkole. Problem, jaki przeżywamy na naszej misji tutaj na południowym zachodzie Madagaskaru, to jest coraz bardziej posuwająca się susza. Jest problem praktycznie od 2 lat. Deszcz nie mamy, są tylko deszcze związane z cyklonem, który pojawił się 3 razy w tym roku i też narobił trochę nam kłopoty tutaj. Jest coraz mniej zbiorów, ludzie coraz bardziej cierpią, są niedożywieni w związku z tym, że brakuje jedzenia, też wiele osób choruje, coraz więcej mamy przypadków związanych z gruźlicą. W obecnym czasie, kiedy zaczęła się zima, jeśli można tak powiedzieć, coraz więcej przypadków mamy też malarii i to jest też związane, popadanie w choroby związane jest z niedożywieniem. Tak jak rozmawiam z naszym miejscowym lekarzem, bardzo często niestety niedożywienie czy dzieci, czy nawet dorosłych jest powodem chorób czy nawrotu chorób. Mimo wszystko jednak ludzie potrafią się cieszyć tym, co mają. Dzięki wsparciu, które niesie Misja Katolicka, Salezjany, nasza wspólnota tutaj, którą organizujemy przez różnego rodzaju projekty, potrafią się cieszyć tym, co mają. Za tę pomoc, zwłaszcza tegoroczną, bardzo serdecznie chciałbym podziękować i prosić o dalsze wsparcie, jeśli jest to możliwe, korzystając z tej okazji. Tę radość widać na twarzach zwłaszcza dzieci. Jak przyjeżdżam tutaj, to od samego początku mojej misji, kiedy wróciłem we wrześniu zeszłego roku na Madagaskar, widać i ta radość udziela się tak naprawdę wszystkim. I takiej radości Wam życzymy. Pozdrawiamy z południowego zachodu Madagaskaru z misji salezjańskiej.